przerwać. Także proszę Państwa, tutaj Polacy to się nie powinni dziwić, że Unia Europejska, że Niemcy, prawda, główny składnik Unii Europejskiej chce tę Polskę na drugi tor, na dalszy tor odstawić. No bo Polacy sami się dzielą zawsze, sami się dzielili i tu na podwórku i w zagrodzie, no to byli lepsi, byli gorsi. Podziały katolickie były niesprawiedliwe, no bo wiecie Państwo, co innego w kościele, co innego, no, pod figurą ksiądz się modli, a tu się lud podli. No, także wiecie Państwo, co innego, a tu co innego. Także te podziały mają katolicy, tamte podziały ma Unia Europejska i trzeba tylko wiedzieć, że wszędzie są podziały, bo świat jest bezbożny, świat jest diabli. W Piśmie Świętym świat jest w sensie pejoratywnym. Przecież taki cygan Mareczek, to on nigdy tego nie zrozumie, dlaczego świat jest pejoratywny w Piśmie Świętym. No, świat odstąpił od Boga już, bunt pierwszego tego anioła, który zwiódł Adama i Ewę, pierwszą parę ludzką. To przecież już dawno było, niech się ciągnie. I po prostu niektórzy nie mogą sobie tego uświadomić, że to zło się ciągnie, a chcą usprawiedliwić rządy ludzkie, systemy ludzkie, że to Boże jest, Kościół dodali, że Kościół króla wyświęca, że... A to wszystko, co dotyczy króla, co dotyczy mocarstw światowych, to jest wszystko diable. Dlatego też mówimy o potęgach światowych, o złych potęgach światowych, królach ludzkich, systemach ludzkich, które zawsze jakoś tak nie postępowały zgodnie z prawem Bożym. Kiedyś było, że Bóg nie miał nic, nie zarzucał tym poganom, bo oni po prostu sobie tak żyli, żyli, byli i umarli. Natomiast jeżeli mieli do czynienia z ludem Bożym, z narodem Bożym, no to wtedy Biblia się wypowiada, mówi o bestiach, o siedmiu bestiach, prawda, wychodzących z morza. No i te bestie po prostu najczęściej prześladowały sług Bożych, tych, którzy występowali w imieniu Jehowy. No dzisiaj mamy zbory świadków świętych sług Bożych. No a to nie zawsze te zbory były, no ale ludzie, lud Boży był najczęściej zorganizowany, proszę Państwa. Natomiast słudzy diabła robią swoje. Nie bądź więc sługą szatana. Nie bądź więc sługą diabła. No. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Jeżeli dziś już w piątek jest właściwie zadecydowane czy przesądzone, że ten szczyt będzie miał taki, a nie inny kształt i takie, a nie inne konkluzje, które Polska wygląda z wszelkim prawdopodobieństwem podpisze, to czy możemy mówić o jakimkolwiek przełomie czy zmianie? Chyba tylko i wyłącznie na poziomie retoryki, czy pewnego zwrotu w kierunku języka bardziej euroentuzjastycznego, zdeterminowanego, bardziej precyzyjnego w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Zwrot ten z kolei był konieczny po tym, kiedy zarzucano, moim zdaniem bardzo słusznie, brak konkretów, lakoniczność i pewną retoryczną płciznę tym komunikatom, które Polska wysyłała wcześniej. No i o tym, co jeszcze może wydarzyć się w Rzymie już jutro, porozmawiamy w drugiej części piątkowej debaty poranka na antenie Polskiego Radia 24. Tymczasem teraz już zapraszamy na skrót informacji, który przedstawi Krzysztof Kaczmarczyk. Informacje dnia w skrócie. Minęła 9.30. Przed szczytem Unii Europejskiej w Rzymie polski rząd zgłasza cztery postulaty. To zachowanie jedności Unii, utrzymanie swobód wolnego rynku, polityka obronna oparta na ścisłej współpracy Unii z NATO, a także zwrócenie uwagi na rolę parlamentów w reformie wspólnoty. Wiceszef MSZ Konrad Szymański powiedział, że zachowanie jedności instytucjonalnej Unii Europejskiej jest bardzo ważne z punktu widzenia całej wspólnoty, a nie tylko Polski. Zdaniem sekretarza do spraw europejskich podział Unii na różne prędkości osłabi ją. Z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne, aby deklaracja nie tworzyła fałszywego przekonania, że rozwiązaniem europejskich problemów jest dzielenie Unii Europejskiej. W naszym przekonaniu jakiekolwiek dzielenie Unii Europejskiej jest osłabianiem Europy i raczej oddala nas od osiągnięcia sukcesu czy rozwiązania istotnych problemów, które stoją przed Europą. Do tego tematu będziemy często powracać w programach i serwisach informacyjnych Polskiego Radia 24.
nocy dokonaliśmy kolejnych dwóch aresztowań w związku ze środowymi atakami terrorystycznymi w Londynie, ogłosiła brytyjska policja. 9 osób jest teraz w areszcie, jedna została wypuszczona za kaucją. W ataku zginęło w sumie 5 osób, troje przechodniów, policjant i napastnik ranny. W zamachu Polak opuścił już szpital. Przypomnijmy, w środę po południu zamachowiec wjechał samochodem w przechodniów na moście westminsterskim. Następnie podjechał pod budynek brytyjskiego parlamentu. Tam zaatakował policjanta ochraniającego gmach. Swoimi piosenkami dawał nam wskazówki, jak żyć. Tak dziennikarka Polskiego Radia Maria Szabłowska wspomina Wojciecha Młynarskiego. Bart, poeta, autor piosenek, dramaturg, scenarzysta i reżyser teatralny, zmarł 15 marca w wieku 75 lat. Dziś Wojciech Młynarski spocznie na warszawskich Powązkach. Z Polskim Radiem był związany od najmłodszych lat. Mówił o sobie, ja jestem wychowany w Polskim Radiu, jestem przyjacielem Polskiego Radia. Jego mama, pani Magdalena Młynarska, pracowała na Myśliwieckiej potem, kiedy powstało radiowe studio piosenki. Janek Borkowski, Agnieszka Osiecka to tworzyli, to wciągnęli do tego Wojtka Młynarskiego. Uroczystości pogrzebowe artysty rozpoczną się o godzinie 13.40 w kościele świętego Karola Boromeusza. Polskie Radio 24. 32 minuty po godzinie 9. Debata poranka. Przed mikrofonem Łukasz Sobolewski, zapraszam na drugą część piątkowej debaty poranka na antenie Polskiego Radia 24. Gośćmi Polskiego Radia 24 są niezmiennie Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego i Jakub Dymek z Krytyki Politycznej. Witam raz jeszcze. Panowie i panie, co zrobić, by Unia szła razem, ramię w ramię i nie dzieliła się na grupę różnych prędkości, bo takie scenariusze część polityków zarówno w kraju, jak i na arenie europejskiej kreśli. Nie wykorzystać. Rada Pomecka. No to będzie oczywiście bardzo trudne, bo jak powiedzieliśmy, jest grupa krajów, no tu jest akurat jasny podział na wschód i zachód, czyli kraje Europy Środkowo-Wschodniej i ta zachodnia, czego mieliśmy przykład Wersalu i cztery kraje, które otwarcie już mówiły o tej Europie wielu prędkości, nie dwóch prędkości, wielu prędkości, ale ta Europa wielu prędkości po prostu jest przykrywką później do już do Europy dwóch prędkości, bo jeżeli ktoś mówi o ściślejszej współpracy wybranej grupy państw, to bynajmniej nie ma na myśli, oczywiście możemy zawsze powiedzieć, powołując się na traktat Schengen, mamy też współpracę w ramach, chociażby wzmocnioną współpracę w ramach rozwodowych czy patentowych, ale jeżeli ktoś ma na myśli ściślejszą współpracę grupy wybranej grupy państw, to przede wszystkim ma na myśli strefę euro. To jest najbardziej zintegrowana obecnie grupa w Unii Europejskiej. To jest grupa, która przeżywa problemy i w tej grupie coraz częściej mówi się o tym, że potrzebne są jeszcze działania integrujące bardziej przepisy wymuszające ściślejszą. Radio Koncita, także widzicie państwo, wiadomości dnia 24 marca 2017 roku. Ludzie, wiecie państwo, są zajęci. Tak, ci, którzy pracują, mogą być pracoholikami. Czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne? Może być negatywne. Jeżeli ktoś jest za pieniędzmi, za gromadzeniem dóbr, jak Mareczek, no to jest bardzo negatywne. Także proszę tutaj do nas dzwonić, my państwu powiemy, o co chodzi. Bo my jesteśmy święci cerkiewni, jesteśmy z cerkwi prawosławnej, a tutaj w Warszawie cerkwi prawosławnej nie ma, są takie, o widzicie państwo, ksiądz katolicki, pod figurą ksiądz się modli, a tam już nie wiem, co w tym przysłowiu było, a gdzieś tam dalej, tak? Lud się podli, bo to tak jak ładnie brzmi, to oni też tak powtarzają, pletą, że pod figurą ksiądz się modli, pod figurą lud się podli. Ale to coś pod figurą, to lud nie musi być, bo lud to jest dalej, poza kościołem, no, parafia obejmuje dalsze części też terenu, terytorium, poza ołtarzem. Ludzie źle mówią, proszę państwa, ludzie rzeczywiście, na przykład Mareczek to zamiast miłość, to powie miłość, jest taki, jakby miał cukrzycę, gruby, już nie może wypowiedzieć do końca, a to nie wymaga energii zwiększonej, miłość.
to trzeba się tak nauczyć mówić, żeby te końcówki polskie mówić, wypowiadać, tak, żeby nie mówić ze złym akcentem. Matematyka, polityka, fizyka. U nas w tym edukacyjnym radiu przecież, jakby nie było, jest to radio edukacyjne. Mówimy, żeby nie mówić matematyka, polityka, fizyka. Tylko matematyka, polityka, fizyka. To tak pięknie po polsku brzmi. Także Państwo zobaczą, ile macie tutaj w Warszawie tych takich różnych cyganów, że do dziadogarów. Przecież w Warszawie najwięcej tego. Że w Warszawie nie ma ludzi ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Do świadków Jehowy to niepodobne, żeby wyjeżdżali gdzieś do Anglo-Ameryki, Białystok, prawda? No ale wiecie Państwo, gdzieś ta ziemia obiecana ma mieć swój początek, tak jak my pochodzimy z Arki Noego, żeśmy wyszli, bo od Noego jesteśmy, tak samo ludzie, cholera, zobaczmy, znowu tego Jacksona puszczają. To tak samo, proszę Państwa, tam, no. Także buziaczki, buziaczki. I proszę jeść kaczki.